I tak oto nie wiadomo nawet kiedy. Godzina 19.42. 8455 kroków i normalnie 948 kalorii przepalonych. Ja nie wiedziałem, że się tyle da. Poskładane, poorganizowane. Te rzeczy, co sobie tutaj dosychały, to już mam skitrane. I co? Wodę trzeba iść ogarnąć, bo normalnie wypiłem wszystko. Więc zaraz idę tam z wodospadziku, który już jest nieco cienki. Sobie ogarnę taki tutaj mam składany 5-litrowy baniaczek. Baniaczek, butelka, taki kanister. I co? Później to trzeba poprzylewać do butelki mniejszej, bo nie mam kurczę takiej jakiejś. Najlepsza by była. A nie, mam. Tam jest butelka. Jest butelka 1,5-litrowa po coli. A na butelkę 1,5-litrową po coli można zrobić co? Nakręcić filtr, bo tam jest gwint. Bo ten filtr jest zgodny z gwintem jak do PETA. Jak standardowy, nie ten szeroki, tylko taki zwykły. Tak właśnie trzeba zrobić. No, urobiłem się. Uła, trochę. No, w ogóle nie przewidywałem, że to taka akcja będzie. Ale wody widzę mało jest w tych jeziorkach. No. Ale jest rozwieszone. Jutro jest dzień chilloutowania. Chociaż był plan tutaj na zrobienie jakiegoś grilla, żeby sobie go z kamyków poukładać, ale to nie ma opcji. Na pewno. To ja już dzisiaj wiem, że mi się nie będzie chciał. No, cisza, spokój. Kurczę. Żadnych ludzi, zasięgu brak, ale do żony satelici wysłali wiadomość, że. Czy no, wysłałem tam przez ten tel. A jutro coś tam. No, a mrówki w ogóle tutaj są, kurcze, one są przeciekawe. Nie wiem, czy to jest za gatunek mrówy. Gdzie tu one są? O, tu na przykład. I te mrówy w ogóle nic nie chcą. Jak się im da coś słodkiego, to normalnie nie chcą. Ani słonego, ani tłustego, ani po prostu, ani białka, ani nic. A dziwne, bo mrówki to raczej przede wszystkim na słodkie chyba to się powinny łaszczyć, ale. Ale to nie dzisiaj testowane, bo nie jadłem nic słodkiego. Chociaż mam, dużo mam słodyczy, ale nie zjadłem, trzymam się dziennie. No, także co? Tutaj później jakiś ogień czy bodylka, jako skuteczny, ale nie jakiś duży. I co, trzeba kiełbachę grillować, no bo jak to było wyjście, kurczę, bez grillowania, albo bez zrobienia czegoś na ognisku. Na dzisiejsze, kurde, proponuję kiełbacha z boczkiem, a na jutro oscypki i pancer wafle, jak to mówią, albo ciastka komandosa. Bo wszystkie tutaj wyniosłem, bo już w domu się okazało, że nie ma już mnie, a wszystko tutaj w depozycie złożone. No ale nic, chwalę i biorę się za pracę tymczasem. Teraz puszczam na te. Okej. Tablety. Teraz. Taki zawodnik. Muszę kamerę postawić. Troszkę. Tak, nie? Dobrze? Może dobrze, a może w dół jeszcze troszkę. Dobrze? Może dobrze. Taki. Jak się tego filtra nie zgubi,
albo nie rozwali. Czy nie, to znaczy rozwali go można na pewno w zimie. To jest woda z wodospadu. Podejrzewam, że nic by mi się nie stało, gdybym się jej napił i gdybym ją pił, ale nie chciałbym tutaj zaliczyć sraczki. Można sobie... Można sobie duldać. Trochę jakąś glebą smakuje. Ale jest czysta bank. Gleba? Nie gleba. Tak jak mech pachnie, o. No ale to tam akurat było takie miejsce, gdzie duldałem to z mchu. Jedyne osłabiające jest to, że trzeba to odpowietrzać. Ale... O, bo się etykietka urwała. Teraz pójdzie w śmieć, bo już jest założona. Komisyjnie, torebka na śmieci. No, a dzisiaj jak przyszedłem, no to czwarte lazłem szlakiem. Ze śmieci widziałem... No, widziałem śmieci. Ale były to dwie chusteczki higieniczne i lupiny z pomarańczy bądź mandarynki, więc... Jeszcze wody trochę dolać, bo jednak woda się zdecydowanie pod naciskiem, pod ciśnieniem tutaj, to wszystko co jest w tej butelce, to się kurczy mniej. Ale tak sobie kurczy myślę, tak jak jest teraz i jakbym tutaj sznurkiem jakimś to sobie złapał, no na przykład jutro to by sobie mogło tutaj tak pokapać samo, bez mojej ingerencji, jutro to ogarnę, bo już teraz naprawdę mi się nie chce. No, bo na noc, bo to w nocy to trzeba. Ja w ogóle w nocy piję często. I często nawet nie wiem o tym, że piję. No, teraz to w ogóle przez to takie moje nocne zapijanie wody. No, to się kurczę wystraszyłem. I to srodzę. Napiję z jakiegoś normalnie dziadaństwa na promie. To przez sen, to ja w ogóle nie ogarniam tego, że ja piję, to się po prostu dzieje. Ale cukier dobry, żadnej tłuszczycy nie ma. To już kiedyś sam zacząłem zastanawiać. Dawno tego pomarańczowego nie piję, to w ogóle smakuje jak ten. Takie lody były. Korala, takie w dupce, takie wyciskane. Solo się chyba nazywały pomarańczowe. O, to tak smakuje, tylko że cukru nie ma. Dobra. No to czas 21:16. Dobry czas. U mnie już tutaj słoneczko zaszło. Tam jeszcze świeci. Sobie pięknie. Jasno będzie długo. No bo to taki czas. I tak powstał prowizoryczny grill. Ale jutro chcę zrobić trójnóg. Byłem jeszcze tam pod wodospadem. Tak hucznie teraz to można nazwać, bo to tam tej wody niewiele. Jakiś łaż ogarnąłem, no. Od razu lepiej. No, także...
Także za chwilę co? Ogień delikatny, niewielki. Taki trochę, żeby tutaj żaru było, czy kiełbasy, upiec dwie bułki. I normalnie spać do hamaka. No. Kurczę, jak ktoś nie spał w hamaku nigdy, bo to takie poleżenie to nie. I oczywiście nie żaden taki normalnie z deską i siatkowy, bo to jest lipa. Ale taki hamak. To ma 3 metry długości, 2 metry szerokości, w tym się w dwie osoby śpi. Myśmy tutaj z żoną przecież spali. Po drugiej stronie jeziora. I minus był, i w żonie było w dupciu ziom. No nie, wtedy żeśmy zmarzli trochę, ale to... No, była... W lecie spoko, ale w dwie osoby ta podpinka nie da rady, bo jak się ten hamak tak rozpęczni z dwiema osobami, to ta po prostu od podpinka zaczyna przylegać i już wtedy jest lipa. Normalnie pryskam się tym autanem, ale to tak okresowo jest atak, ale normalnie dookoła tutaj to brzęczy tylko. No, nieźle, może się to dziadostwo uspokoi trochę, ale później... Ale gdzieś jak pójdę do hamaka, to mi już mogą... nabzykać. Fu, może fetysz ognia zrobimy. No, bo to jak to, do lasu poszedł i co? I rozpalał normalnie ognisko zapalniczką albo zapałkami. No, mecyja, ale krzesiwo jest. Żony, co wygrała na konwencie. Survivalowym takim normalnie strasznie. No, to już może fetysz ognia zostanie uskuteczniony. Nie no, chyba się muszę prysnąć znowu, bo normalnie umyłem się i żreją. No to ogiennik włączony. No. Było opalone zapalniczką, bez celebracji. Normalnie trzeba zjeść i trzeba wymiatać, bo normalnie tną te meszki jak wściekłe. Ten autan to spoko, ale to działa normalnie, nie wiem, pół godziny, 40 minut. O dupę potem ten norweski autan, bo tutaj... No tutaj w ogóle są... Nie wiem, produkty te same? Albo są podobne. Strepsils w Polsce, tutaj jest Repsils. Bez tamtego środka jakiegoś znieczulającego. No, żeby nie ćpali. No. Także tam lipa. No ale nic. Zaraz to się wypali, ruszcik i... Trzeba zjeść i spać trochę. Już jestem wycięty. No, to jest w miarę ogarnięte. A dzisiejsze w kuchni taka. Ciekawe, czy te bułki wyjdą. Bardzo mnie to ciekawi. No, niby do piekarnika. No, ale zobaczymy. Chałupa. Wszystko przygotowane, plecak zaworowany. To jest żarcie. Plecak z żarciem. O plecaku to jutro. Coś jeszcze może być. I co? No i tyle. A tu co to kapło? Oho, pewno mi właśnie ten zapodała sosna, żywice. To nic, się zmyje terpentyną. O, tu już. Komarowie przylecieli. Nie, myślałem, że komarowie przylecieli. No. Masakra. Brzęczy wszystko dookoła. No, zjadłem na szybkości. Jutro pewnie też tak będzie. Kurwy syny latające. No, jest. Dobra, cześć.